W naszym życiu doświadczamy najróżniejszych napięć. Doświadczamy takich trudności, które wydaje się, że są nie do przejścia. A jednak przecież idziemy. Idziemy za Nim. Jak mamy się z tym mierzyć? Co pokazuje nam Pismo Święte na ten temat? Idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, razem z patronem dnia dzisiejszego, świętym Stanisławem, biskupem, męczennikiem, a jednocześnie głównym patronem Polski, przychodzimy do Ciebie i wierzymy w to, że On w tym momencie w sposób szczególny dzisiejszego dnia wstawia się za naszą Ojczyznę. Za wszystko to, co w tej Ojczyźnie się dokonuje. Za każdy wybór, który my dokonujemy. Jednocześnie, Panie, przychodząc, chcemy Ciebie prosić, abyśmy potrafili zawierzać Ci to, co w nas niepoukładane, aby wprowadzać Ciebie przez decyzję woli, jak mówi święty Paweł, niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, byś Ty, Panie Jezu, mógł zamieszkać w tych przestrzeniach, które dla nas są przestrzeniami śmierci, przestrzeniami ciemności w naszym sercu, przestrzeniami, które są przed Tobą zakryte, pomimo tego, że tyle razy do Ciebie przychodzimy. Zapraszamy Cię do tych miejsc. Amen. Jestem przekonany bowiem, że ani śmierć, ani życie, ani zwiastuni, ani panowania, ani rzeczy teraźniejsze, ani mające nastąpić, ani moce, ani wysokość, ani głębia, ani jakieś stworzenie nie będzie mogło nas oddzielić od miłości Boga, tej w pomazańcu Jezusie, Panu naszym. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzymamy się tego słowa z wersji interlinearnej, gdzie możemy pod każdym słowem greckim podpisać słowo w języku polskim i dlatego trochę takiej brak składni w tych fragmentach, które czytamy od wczoraj. Moi drodzy, różne rzeczy przychodzą w naszym życiu jako propozycja tego świata. Nie musimy nieustannie mieć świadomość tego, że taki jest ten świat. On jest przeciwny Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że Ewangelia wyznacza nam standardy, których ten świat nie pojmuje. Jak to? No, jak być ostatnim? Jak wychodzić z miłością jako pierwszy? Jak kochać nieprzyjaciół? Jak błogosławić tych, którzy nas nienawidzą i nam zło życzą? No to są rzeczy nie z tego świata. Jak szanować człowieka, który nas nie szanuje? Jak kochać tych, którzy są odmiennej kultury, orientacji, koloru skóry? Jak? Święty Paweł, kiedy dzisiaj cytowaliśmy jego przesłanie na cały ten dzień z listu do Rzymian, z 8 rozdziału, on mówi, że nic nas nie oddzieli. To są bardzo mocne słowa, że nic nie jest w stanie oderwać nas od tej miłości, jeśli już w nią wejdziemy, jeśli w niej trwamy. I dla nas powinien to być powód z jednej strony do radości, z drugiej strony do weryfikacji, czy rzeczywiście już w takiej miłości jesteśmy. Czy rzeczywiście jest tak, że ta miłość trzyma nas, że ta miłość sprawia, że my w tej miłości chcemy trwać, nawet wobec naszych upadków, nawet wobec naszych potknięć, nawet wobec tych sytuacji, w których no, Bóg nam nieustannie pokazuje, że jest po naszej stronie, jak to niektórzy mówią, że gra w naszej drużynie, to znaczy chce nas doprowadzić do nieba, a my gdzieś jeszcze po drodze rezygnujemy, jeszcze chcemy iść na skróty, jeszcze wybieramy grzech. Wejście w tę miłość, kochani, ono sprawia, że my mamy motywację od wewnątrz.
że nas nie musi nikt motywować. Oczywiście te motywacje zewnętrzne są potrzebne, bo kiedy ja słyszę, że mój kolega jest fantastycznie przygotowany do kazania na niedzielę, że on rzeczywiście poczytał wiele słowników teologicznych, że przemedytował to słowo, że był przed Panem Jezusem kilka godzin w ciągu tygodnia, żeby to słowo płynęło z jego serca, to ja sam jestem zapalany. Jak kiedyś powiedział biskup Solarczyk, taką ogólną zasadę, jak nauczyć osła pić, nie? Postawić przy drugim ośle, który pije. Więc to nie jest tak, że to nie ma znaczenia, to co widzimy, to co obserwujemy, to w jakim środowisku się poruszamy. Natomiast to wcale nie oznacza, że my nie możemy, będąc w tym środowisku, w którym jesteśmy, sami stawać się źródłem światła, tak jak o czym informuje nas Słowo Boże, o co prosił nas Pan Jezus. Ponieważ na pewnym etapie życia duchowego, co ma nas trzymać w Kościele, powiedzcie? Bo wielu przychodzi i mówi, no przecież nie może mnie trzymać w Kościele lęk przed tym, że ksiądz mnie nie pochowa, bo byłoby to absurdalne. Inny ktoś przychodzi, proszę księdza, no nie może mnie trzymać w Kościele to, że ludzie będą mnie widzieć, czy ja jestem w Kościele, czy nie. W naszej wierze jest potrzebny, po pierwsze, bardzo zasadniczy i konkretny moment wyboru. Jeśli ktoś takiego wyboru nie dokonał, no to jest zaproszony, żeby go dokonać. Jezu, bądź Zbawicielem i Panem mojego życia. Prowadź mnie wobec tej miłości, którą ofiarowałeś na drzewie krzyża. Odpowiadam moim tak. To jest odpowiedź na jego propozycję zaproszenia Jego samego do naszego życia. Stoją drzwi i kołacze. Ale jednocześnie wchodzenie w tę miłość, to znaczy wchodzenie w bliskość tej relacji, która będzie polegała na tym, że będziemy, jak na przykład w przedostatnią akurat niedzielę było w komentarzach w większości kościołów wpisane, że mamy rozpoznawać obecność zmartwychwstałego Pana. To sprawia, że dochodzimy do takiego poziomu, o którym mówią święci błogosławieni, w którym my nie szukamy Pana na poziomie, tylko my nieustannie Go odnajdujemy. Nawet w tym, kiedy On nas przeprowadza przez ciemność. Nawet w tym, kiedy wiemy, że przez tę ciemność musimy razem z Nim przejść, żeby rzeczywiście nasze serce było oczyszczane. Żeby rzeczywiście polegać tylko na tym, nie nawet na tym, co czujemy. I wiecie, ta relacja, o której my dzisiaj mówimy, którą pokazuje nam święty Paweł, ona sama w sobie daje nam moc trwania przy nim. To doświadczenie miłości, spotkania z umiłowanym, ono wykracza poza wszystkie standardy, poza wszystkie dobra tego świata. Dlatego papież Benedykt mówi, i to zwraca uwagę, ten podwójny podział, tak, że do tego momentu, w którym tej miłości nie doświadczymy, no co nas utrzyma? Jak się podpiszemy pod tymi słowami świętego Pawła, jak nie mamy motywacji, jak mówią młodzi ludzie, proszę księdza, nie mam motywacji, żeby się modlić. Jedna dziewczyna mówi, proszę księdza, ja nie widzę moich rodziców, którym wiara coś daje. Inna osoba mówi, proszę księdza, po co ja mam się modlić? Co mi to da? No, jeżeli będzie ta głębia spotkania z Bogiem, jeżeli będzie nie tylko pływanie po powierzchni, poleciłem wam, nam wszystkim, przypomniałem kwestię trwania przez codzienne czytanie Słowa Bożego, żeby wejść w tę relację bliskości. To jedna z metod oczywiście. No to byle podmuch wiatru tego świata, nie wiem, pogoda nawet się zmieni. Niektórzy do kościoła nie trafią tylko dlatego, że no, dzisiaj brzydka pogoda, to nie idę. Nie? Rozumiesz, o czym ci mówię. I
ta miłość, o której ja teraz mówię, ona nie będzie zrozumiana przez nikogo, kto tej miłości nie doświadczył. Bo to jest wewnętrzny twój stabilizator, tak bym powiedział, tego Bożego ognia. To jest to coś, co sprawia, że nawet jeżeli o tym głośno nie mówisz, oczekujesz bycia z Nim na zawsze. To jest szalenie istotne. Oczekujesz, że w końcu skończy się cały ten dramat doświadczeń, najróżniejszych, trudnych doświadczeń w twoim życiu. Że skończy się w końcu to wszystko, o co musisz zabiegać, żeby jakoś funkcjonować. Nie, ty idziesz w miłość tak, że coraz bardziej możesz za świętym Pawłem powiedzieć, że żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Wszystko to uznaję za śmieci. To nie oznacza, że się nie starasz, to nie oznacza, że nie zabiegasz o zbawienie innych. Nie! No bo ta miłość cię rozpala, żeby inni też poznali Jezusa, żeby Go pokochali, żeby Go zawołali. Panie Jezu, przyjdź do mojego życia. Panie Jezu, daj światło na to, w czym światła nie widzę. Mam dzisiaj, nie wiem dlaczego, przed oczami kobietę, którą czasem przywołuję jako świadectwo. Byłem 20 lat temu, blisko 20 lat temu na pierwszej parafii i pamiętam taką sytuację, kiedy przyszedłem do kościoła i w tym kościele, słuchajcie, z tyłu mieliśmy taką dmuchawę, ksiądz proboszcz Grochowski zawsze ją odpalał, szczególnie ileś tam wcześniej, kiedy były zimne dni, żeby ten kościół był nagrzany w radoryżu kościelnym. I pamiętam taką sytuację, kiedy zobaczyłem tę kobietę, że ona się tam grzeje przy tej dmuchawie. Mówię, co pani tutaj robi? Mówi, że doszłam troszeczkę wcześniej, żeby się zagrzać, bo nie ma ode mnie autobusu. Idę 2 godziny do kościoła i to wymaga nieco wysiłku i to wymaga przejścia przez pola. No mam swoją drogę. Patrzyłem na nią z takimi ogromnie otwartymi oczami, no bo wiedziałem, że ona będzie jeszcze wracać, że mieszka na jakiejś tam kolonii, autobus nie dojeżdża, nie ma samochodu. I pomyślałem sobie, co my wiemy o darze z siebie? Co my wiemy o tym, co to znaczy postawić Boga na pierwszym miejscu? Ta kobieta złożyła świadectwo na moje pytanie tak głębokie, że ja mija 20 lat w tym roku. Ja wracam, jak widzicie, chociażby w takim filmiku, bo Duch Święty, wierzę, że to On, bo skoro wszelkie dobro pochodzi od Niego, od Ojca Świateł, od Boga, no to wierzę, że to dobro dzisiaj także w postaci tego świadectwa, przypominając, zainspiruje was, aby taką miłością płonąć, aby w takiej miłości wzrastać, aby taka miłość nas trzymała tutaj wobec tych wszystkich zdarzeń, które się dzieją dookoła, wobec tych cierpień, które jest zadawane w tylu miejscach. Róbmy tyle, ile potrafimy, ale bądźmy przede wszystkim z Jezusem. Bądźmy przede wszystkim z Jezusem. Niech was błogosławi, broni, prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Lajkujemy. No i dzisiaj w komentarzach ubogaćmy się, kto tylko będzie mógł, Słowem Bożym, które nam w ostatnich tych tygodniach towarzyszy. Słowem Bożym, które jest dla ciebie ważne i do ciebie nieustannie wraca.